Witam Państwa serdecznie. To kolejne spotkanie Centrum Myśli Jana Pawła II i Aeropagu 21. Urszula Kasprzak, witam serdecznie. Razem ze mną w studiu po raz kolejny pan profesor Marian Grabowski, autor książki Miłość Seksualna. To ta książka, którą mamy tutaj w studiu. Poprzednia nasza rozmowa dotyczyła tego, czym jest miłość, jak się definiuje miłość. Natomiast ponieważ ta książka nosi pod tytuł Koncepcja Karola Wojtyły, to może dzisiaj porozmawiamy nieco o samej koncepcji, a właściwie o jej krytyce. Tak, no to ja rozumiem, że to brzmi obrazoburczo, że krytykować i to właśnie osoby, która na ołtarze została wyniesiona. Ale to mimo wszystko ma swoje ręce i nogi, które postaram się jakoś sprawę objaśnić. Rzecz w tym, że to, co zostało po Wojtyle w tym porządku filozoficznym, to jest jego myśl. I teraz ta myśl, myśli filozoficzne w biegu historii rządzą się swoimi prawami, prawda? Są takie myśli, które my zapominamy, których nikt nigdy nie podejmie. To jest cały wielki lamus idei filozoficznej. Są też takie myśli, które można myśleć dalej. A są też takie myśli, które są skończone, jak mamy myśl 2 razy 2 jest 4. Tej myśli nie idzie myśleć dalej, prawda? Wszystko jest jasne, wymyślone. No i w ramach tego porządku, tej, wam trzeba powiedzieć, logiki, która rządzi tym zbiorem myśli pozostawionych, jest też krytyczny ogląd tej myśli, prawda? Jest też próba jej zaszczepiania w nowym porządku, prawda? W czasie, który dopiero nastaje. I w tym sensie można myśleć krytycznie o tej koncepcji Karola Wojtyły. Jak to się w filozofii robi? Ano pierwszym ruchem zwykle jest zestawić myśl danego filozofa z tymi filozofującymi, którzy myśleli na podobny temat. A tak się szczęśliwie złożyło, że w XX wieku było paru nietrywialnych autorów, którzy na temat miłości bardzo podobną metodą filozofowania jak Wojtyła pisali. Hildebrandt, Scheler, Hartmann w jakiś sposób też. I w pierwszym układzie jest po prostu próba usytuowania tej myśli Wojtyły na tym tle. No i on musi z tego testu ta myśl jakoś wyjść, prawda? Czy musi on się obronić. Musi się obronić. Albo się obroni, albo przegra, albo, no co się najczęściej zdarza, będzie można zobaczyć, co jest w tej koncepcji, czego nie ma w tamtej, na ile właśnie te różnice są, na czym polegają. Najpierw zanim krytyka, to odkrycia, bo jak mówiliśmy na poprzednim naszym, podczas naszego poprzedniego spotkania o tych różnych kategoriach miłości, to myślę, że można z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że Wojtyła jest odkrywcą nowej kategorii miłości. Co to za kategoria? No właśnie, o tym dwa słowa trzeba powiedzieć, ale myślę, że większość naszych słuchaczy rozczaruje, bo nie nazwę tego po imieniu. Dlaczego? Powiem, używając takiego kalamburu, że Wojtyła odkrył coś nieodkrytego w tym, co odkryte. Czyli jest pewnego rodzaju narracja o miłości, która toczy się w chrześcijaństwie 2000 lat. Jest przepowiadana ustami biskupów, doktorów kościoła, wikarych. Tak? I Wojtyła w tej narracji umie wypatrzeć coś nowego, umie po swojemu to opowiedzieć. No i oczywiście pani zaraz mnie się spyta, co to jest. No to, żeby się o tym dowiedzieć, to no nie można, tak powiem, nie mogę tego sprzedać tak tanio, jak najczęściej się to sprzedaje. No to troszeczkę inaczej zacznijmy. W takim razie, dlaczego w krytyce, którą pan podejmuje, najczęściej pojawia się słowo naiwność? Może nie najczęściej, ale metodycznie jest użyte. Tak, jest użyte, mianowicie jest coś takiego, można powiedzieć, można to nazwać naiwność filozoficzna. Filozofa zwykle rozumiemy w taki sposób, że to jest osoba, która ma dość czasu i inteligencji, żeby różne sprawy krytycznie przemyśleć. Ale to jest człowiek. A każdy człowiek ma takie miejsce, gdzie przestaje myśleć krytycznie, gdzie myśli żywiołowo, gdzie myśli idąc za tym, co kocha, co jest dla niego wartościowe, omijając to, co jest wredne, wstrętne, grzeszne, działa po prostu spontanicznie, nie ma tego wątku refleksji. I w tym sensie Wojtyła jest jak każdy człowiekiem i jak każdy ma te miejsca właśnie tej swojej naiwności filozoficznej, gdzie nie reflektuje. Ale na czym, można powiedzieć, jak tłumaczyć tą naiwność Wojtyły? Gdzie pojawia się właśnie ten taki dynamizm, który, że zawiesza myśl, a i tak ma chcę powiedzieć rzecz najważniejszą. Się wydaje, i to jakoś powinien w książce argumentować, że w Karolu Wojtyle bardzo często filozof przegrywa z nauczycielem.
I to nauczyciele moralności. Czyli moralizuje, mówiąc krótko, wychowuje. Brzydko mówiąc, moralizuje, a mówiąc właściwie, po prostu próbuje ludziom, którzy nie potrafią w dziedzinie moralności odróżnić prawej ręki od lewej, próbuje im coś w tej rzeczywistości powiedzieć. Popełnił błąd metodologiczny. Nie, ja tego nie traktuję jako błędu, tylko jako takie właśnie przejęcie. Ten wątek po prostu nauczycielski dominuje. Zbyt obchodzi go słuchacz, zbyt dla niego jest cenny, żeby, że tak powiem, zawracać słuchaczowi głowę refleksją taką zobiektywizowaną, krytyczną, zdystansowaną z poziomu meta, jak temu komuś jest potrzeba bardzo prostych informacji. No, ta książka Miłość Odpowiedzialna była tak pisana dla studentów, nie dla filozofów. Tak? My teraz to oglądamy, obstukujemy, mówimy, że taka jest koncepcja inna, a tak naprawdę idzie po prostu o to, żeby tym młodym ludziom otworzyć oczy, jak elementarne rudymenta zupełnie tego w tym obszarze wygląda. No ale w tej praktyce, bo w zasadzie chyba chodzi o to, żeby zbliżyć się do swojego słuchacza, tak z tego wynika, Wojtyła jednak pokazuje obraz szalenie idealny. Tak. Oczyszczony. Tak, dokładnie. To jest bardzo charakterystyczny element tej jego narracji o miłości, że opowiada o idealnościach. I z tym się wiąże szereg plusów, ale są też elementy, no można powiedzieć krótko, niebezpieczne. Pierwszy element jest niebezpieczny dla filozofa, który podejmuje ten rodzaj narracji, no to żeby opisać rzecz idealnie, czyli tak, żeby ona się koniec końców jednak mogła w realiach świata zrealizować. Albo można opisać to tak, jak mówimy, idealistycznie, z tym pejoratywnym rozumieniem tego słowa, że tego się w realiach nie da zrealizować, prawda? Ja myślę, że z tego akurat niebezpieczeństwa on wychodzi zwycięsko, natomiast dalej ta opowieść jest opowieścią idealną, o zakochaniu, o ta opis idealnej miłości seksualnej w stanie pierwotnej niewinności na przykład, no to jest po prostu no, czysta idealność. No i tu właśnie w tym obszarze jest takie niebezpieczeństwo, że młody, który jest idealistyczny z natury, pewien typ młodych ludzi, taki o tym szlachetniejszym profilu moralnym, ideały ich porywają, ale potem no, przychodzi często ten moment, że się ideałom nie sprosta. Praktyka życia. Praktyka życia, prawda? I teraz sprawa tej umiejętności poradzenia sobie właśnie z własną słabością, z tym, że no, ten ideał po prostu no, nie sprostało się ideałowi, prawda? Więc w tym sensie czytelnicy jego tekstów powinni mieć tą świadomość, że jak pojawia się właśnie to, że nie sprostałem ideałowi, że to naprawdę świat się jeszcze nie zarwał. Ale zabierając się za lekturę Wojtyły, w takim razie powinni być nastawieni na to, że muszą mierzyć wysoko. Niewątpliwie. Wymóg jest tutaj taki mocny. No, jak ja tu się mówili o tej żonie z tym moralistą, no generalna prawda jest taka, że miłość dobrze wychodzi w środowisku, to jest moralne. Jak ono się robi niemoralne, amoralne, wtedy miłość, to jest takie środowisko, w takim sensie ekologicznym, ta miłość tam naprawdę ma ciężko, żeby, jak ta marna jakaś roślineczka, która rośnie w takim... Czyli moralność układzie. Jest takim nawozem dla miłości? No jest takim obszarem, w którym naprawdę miłość może kwitnąć, a może się wydarzać rzeczywiście tak jak w tej idealności, natomiast jak się pojawia taki świat amoralny, taki świat, w którym no jest nie to, że ludzie są niemoralni, tylko są ślepi na rzeczywistość moralną. Prawda? Wróćmy teraz do początku naszej rozmowy, mianowicie, czy mógłby Pan jednak zdradzić nam, co odkrył Wojtyła? No właśnie, oprócz tego kalamburu nic. Po pierwsze, żeby zareklamować książkę, gdzie to jest w porządku filozoficznym opisane, co on odkrył, ale też w porządku zwykłego przypowiadania takich zupełnie fundamentalnych i najważniejszych treści chrześcijaństwa. Ja to mam takie niedobre uczucie już od dawna, że w chrześcijaństwie rzeczy naprawdę wartościowe, opowiadając o nich, za tanio je sprzedaję. Ja tutaj mogę powiedzieć w dwóch zdaniach, o co chodzi, ale większość słuchaczy odniesie wrażenie, no taka wysoka mowa, każdy jest w nią oswojony. No trzeba jakoś to zdobyć. Jak się zdobędzie, jak Tomek Sojrach płot, prawda, ci jego koledzy malowali. Jak się zapłaci, to się lepiej rozumie wartość tego, o co chodzi. Zatem polecamy Państwu książkę Miłość seksualna autorstwa profesora Mariana Grabowskiego. To książka wydana przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Gdzie jest dostępna? No niewątpliwie w naszej księgarni kopernikańskiej, w internecie, w różnych księgarniach internetowych jest dostępna. A gdzie w Warszawie sprzedają, to nie wiem. Myślę, że
użytkownicy Aeropagu 21 świetnie sobie poradzą. A, jest też na stronie pewne Aeropagu, pytanie. rzeczywiście, też jest tam powieszone. A pan jest z kolei publicystą Aeropagu. No nie wiesz, to nie jest za duże słowo. On wpisuje się ostatnio z taką częstotliwością między raz na miesiąc i w tym sensie to jestem tutaj rzeczywiście obecny. Czyli gdyby chciał ktoś z państwa zaczepić pana profesora o te tajemnice, to jest ma miejsce, taka tak. możliwość. Dziękuję serdecznie Dziękuję. Za rozmowę.